Witajcie kochani grupowicze, z tej strony Dzielas, podróże małe i duże. Witam Was serdecznie znowu z miejsca nietuzinkowego. Znajdujemy się w 5000 Bytomiu Odrzańskim. Tak, jestem tutaj dla Was po to, żeby odkrywać dla Was uroki województwa lubuskiego, które w moim odczuciu również jest tak samo pokrzywdzone jak moje województwo zachodniopomorskie. Jedna rzecz, która rzuca się od razu w oczy, to nieprawdopodobny ład i czystość tego miejsca. Zgodzę się, że faktycznie jest to niesamowita betonoza i to niektórym faktycznie może przeszkadzać. No ale trudno, no, ktoś miał taki pomysł na zorganizowanie tego miejsca, trzeba to w jakiś tam sposób uszanować. Nie zmienia to faktu, że miejsce jest naprawdę przepiękne. Chyba każdy mieszkaniec pytany o najpiękniejszy budynek w mieście odpowie to jednym tchem: hotel pod Złotym Lwem. Bogato zdobioną barokową fasadę kamienicy trudno zresztą przeoczyć. Na mnie również zrobiła niesamowite wrażenie. Faktycznie ta kamienica wygląda bardzo ładnie, a ta płaskorzeźba to tylko i wyłącznie dodaje jej uroku. Ale żeby tego nie było zbyt mało, to przecież rynek tutaj w Bytomiu Odrzańskim to nie tylko jedna piękna neobarokowa kamienica. Jest ich tutaj naprawdę bardzo wiele i każdy znajdzie coś dla siebie. Mi również bardzo spodobała się ta niebieska, którą teraz możecie obserwować. Również jest bardzo ładna i rzuca się w oczy. Ale to nie są jedyne atrakcje, które znajdują się tutaj na rynku. Możliwe do sprawdzenia współczynniki pogodowe. Tu mamy barometr, zegar, pomiar czasu, higrometr, pomiar wilgotności, termometr. Bez wątpienia atrakcją, która zwraca uwagę na bytomskim rynku, jest rzeźba, która powstała tutaj w 2007 roku. Powiem Wam szczerze, że nierzadko się zdarza, żeby gloryfikować pijaństwo, a tutaj w Bytomiu Odrzańskim nie mieli z tym problemu i za to olbrzymie brawa. Pomnik jest dość specyficzny. Widzimy tutaj mężczyznę, który idzie na miękkich nogach, dopija jeszcze resztkę piwa, a wspiera go nie kto inny jak czarny kot w butach. Kot jest skupiony poważnie na zadaniu, żeby doprowadzić nietrzeźwego człowieczka do domu. Bytomska starówka chowa też inne ciekawostki. Pierwsza stoi na rynku. Od razu rzuca się w oczy, to kolumnowa fontanna z nagim chłopcem, którego pochodzenie wciąż owiane jest mgłą niepewności i nutką tajemnicy. Zarówno sami bytomianie, jak i dziennikarze często powtarzają prościutką legendę o jego powstaniu. Na początku ubiegłego stulecia pewien rybak stracił ukochanego syna, który niestety utopił się w Odrze. Na pamiątkę tej tragedii rodzice postanowili postawić na miejskiej fontannie pomnik chłopca z brązu. Czy to w sumie tak rzeczywiście było? Pewności nie ma tutaj nikt. Opierając się na starych zdjęciach i dokumentach, regionaliści przekonują, iż zagadkową postać upamiętnia kogoś zupełnie innego. Prawdopodobnie jest to niemiecki noblista Robert Koch. Wybitny lekarz i bakteriolog, miał ponoć sam fundować figurkę. Jeżeli legenda tylko koloryzuje lokalną historię, a figurka powstała ku czci Kocha, czy to przypadek, że chłopiec trzyma rybacką sieć? Porządek widać właśnie najlepiej na starówce. Wyróżnia się na nim renesansowy budynek ratusza z potężną, wysoką wieżą. Niestety na chwilę obecną nie można tam wejść. Jej stan pozostawia wiele do życzenia, a szkoda, bo pewnie widoki z niej byłyby nieprawdopodobne. Udamy się na rybackie schody, które prowadzą do... I doszliśmy do schodów rybaka.
Bytom Odrzański. Bez Odry nie byłby Bytomiem Odrzańskim, więc zaraz dojdziemy do Odry, do bulwarów. Właśnie spotkaliśmy dwoje tutaj młodych chłopaków z tej miejscowości, których pozdrawiam. Mówią, że bardzo dużo tutaj się zmieniło na lepsze. Jeżeli chodzi o ratusz, to remont trwa już długi czas i jeszcze troszkę będzie trwał. Ale naprawdę mówią, że sprawy idą w dobrym kierunku. Jedyny minus na pewno zabrak kawiarni. No wyobraźcie sobie, że jesteśmy w takiej miejscowości turystycznej i nie było gdzie wypić kawusi. Ani ten hotel przepiękny, znajdujący się w tych niesamowitych dwóch kamienicach, był zamknięty i tak samo obok znajdujący się. Nie ma żabki, więc mam nadzieję, że w sezonie to troszkę inaczej wygląda. Cause we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show.